olbrzymie wyzwanie, jeszcze większe od poprzednich. Jesteśmy w sadzie, który latami nie był pielęgnowany. Żurawie mogłyby mi pomóc z tymi górnymi gałęziami, nie? Tak. Mają skrzydła. A tak to ja będę musiał. Drzewo jest tak potężnie wysokie i tak wysoko ma koronę. Wszystko już poniżej zaczęło zasychać. I pojawiły nam się tu takie piękne, młode gałęzie. I z nich zrobimy nową koronę. Bo te konary tak daleko odstają od osi drzewa. Tak są wysoko, tak są gęste, że przyjdzie tu pierwszy lepszy wiatr i będzie po całym drzewie. Ono może się łamać, ono może się rozdwoić. Także szkoda drzewa, bardzo cenna. Prawdopodobnie jest to Reneta Szara, bardzo cenna odmiana. I byłoby żal tego drzewa się w ogóle pozbyć. A tak jeszcze ono kilkanaście lat nam poowocuje i zawsze będziemy mieli z niego przez kilka lat pędy, żeby gdzieś zaszczepić na nowym drzewku, na przykład w młodym sadzie, która nam się po prostu nie sprawdziła, tak choruje, że nie wydaje owoców, prawda? To wtedy bierzemy zrazy z takich młodych wilków i szczepimy. No i Michalina, nie ma co gadać. Jest potężne wyzwanie, wszystkich proszę, Michalina, panie gospodarzu, odsunąć się daleko i tak będzie słychać, tak będzie widać, jak to wszystko leci. Wystarczy, że ja ryzykuję, widzów też proszę o ostrożność. Żeby się odsunęli od ekranów. Odsunęli się od ekranów, tak? I działamy. Tak, z mojego bliska długiego. A nie, jeszcze mi się przyda. Słuchajcie, trzeba pomyśleć o bezpieczeństwie. Tu mamy taką pułapkę. O. Już wrosło pewnie. Jak ja zetnę, to by mogło mi spać na głowę. Nie? Tak. O. Widzicie, łamują już się całe konary. I chcemy temu zapobiec. Dobrze. Odpalam moją maszynę. A drabina tam ma stać, tak? Drabina tam może stać, jest zupełnie bezpieczna. Ja tam będę się ewakuował. Aha, okej. Na drabinę. I nie ma drzewa. Uf. No widzicie, jaka to potężna siła. Jaki to potężny żagiel dla wiatru. Prawda? Wiem coś o tym. Miałem na ranczu wichurę. Także miałem sprzątania potem na 2 lata. No i zobaczcie. Całkiem przyzwoite drzewko. Tak? Jeszcze troszeczkę poprawić i będzie super. Ale wiecie co? Nie jestem w stanie już trzymać, bo ręce mi się trzęsą tego ciężkiego liska. Przeżywałem to bardzo, żeby się wam nic nie stało. I przytniemy teraz tą resztę naszym małym liskiem. Tą gałąź, która jest za bardzo już w dół. Wytnę. Oczywiście te wszystkie, które lecą za bardzo do góry. Też wytnę. Te duże rany trzeba zasmarować? Co? Te duże rany zasmarować? Bardzo mocno. Bardzo mocno trzeba zasmarować. I najlepiej to zrobić farbą olejną. Białą. Tak? I pilnujemy przez pierwszy, drugi sezon, żeby tam nic nie pękało. Czyli jak popęka, można to poprawić. Tak? W następnych sezonach, jak widać, cięcie zrobiłem skośnie. Jak porosną to już jakieś porosty, to woda będzie ściekała po konarze. Będzie tak jak tu. Zacznie to wszystko oblewać i będzie ok.
tu rozcinam to, co jest pod spodem, co jest za nisko, bo to nam się nigdy nie przyda. I co jeszcze, Michalina? Tam jeden taki czub wystaje, ale dużo już tego nowego piętra nie będę ścinał, bo drzewo i tak żeśmy ścięli tu grubo, powyżej 30%, ale po prostu albo ratujemy to drzewo, albo pozwalamy, żeby się połamało. Na ten rok starczy. Mogę prosić o duży sekator. Tu mamy kiedyś bardzo duży konar obcięty. Tak, drewno w środku już próchnieje. Fajnie porastają te porosty. Ale widać, jak to pięknie zaczyna się goić. Dzięki temu właśnie, że tu pojawiły się odrosty, tak zwane dziczki. Tak my o nie dbamy. Możemy je przycinać jak grzybopłot, tak żeby one nie były za duże, ale obecność ich i odrastanie w te wilki będzie powodowało to, że ta rana będzie jeszcze przez kilkanaście lat bezpieczna. Czyli to żywe drewno będzie chroniło przed puchnieniem większości tego drewna, które jest w środku. Przyjdzie czas, że tu zrobi sobie wiewiórka gniazdo, ale to dopiero przyjdzie czas. Jeszcze w przyszłym roku przytniemy troszeczkę tych gałęzi, które tam sterczą pionowo, ale mówię, i tak żeśmy z temu drzewu zwalili 70%, myślę, korony. Także starczy przy ranach. Jak się pojawią wilki, to je zostawiamy, tak? Na jesieni wybieramy tylko te, które rosną poziomo, będą tworzyły nam gałąź, te pionowe wycinamy. I już z tych poziomych będzie można na końcówkach prowadzić nowe konary. Tak? Na pewno tu pojawią się młode wilki z pąków śpiących i części ich, które będą poziomo, zostawiamy, żeby wyprowadzić gałązkę, a rana będzie bardziej zabezpieczona do gojenia. To wszystko. No, czekamy na wasze komentarze. Lepiej nie.